Mimo zasadniczej zmiany stylu życia konsumentów, ograniczenia liczby przyjęć, imprez masowych, koncertów czy też podróży, wyniki produkcyjne firm wytwarzających wody i napoje w Polsce nie przedstawiają się najgorzej. Według GUS w 2020 roku w zakładach zatrudniających co najmniej 49 osób wolumen produkcji wody bez dodatku cukru był na takim samym poziomie jak w 2019 roku, a produkcji napojów i wód smakowych zwiększył się o 3%. W przypadku wody zdecydowanie większą niż w 2019 roku produkcję odnotowano w marcu, co związane było z odpowiedzią branży na wykupowanie przez klientów wody na zapas w pierwszym okresie pandemii. Kolejne miesiące przyniosły jednak spadki produkcji, przede wszystkim w czerwcu i lipcu, czyli w szczycie sezonu. W tych miesiącach produkcja była o ponad 1/5 mniejsza w relacji rocznej, na co wpływ oprócz efektu covidowego miała też gorsza pogoda w czerwcu. Sierpień przyniósł jednak zdecydowanie poprawę wyników produkcyjnych, które były o blisko 1/3 lepsze niż w sierpniu 2019 roku. Zdecydowanie większą niż przed rokiem produkcję obserwowano również w grudniu. W segmencie napojów za wzrost produkcji odpowiadało przede wszystkim lepsze drugie półrocze, kiedy to produkcja była o 8% większa niż w 2019 roku. Wpływ na wyniki produkcyjne miała zapewne reakcja branży na wprowadzenie opłaty cukrowej od stycznia 2021 roku, przez co firmy chciały zwiększyć sprzedaż przed końcem roku, aby jeszcze nie płacić podatku, którego, przypomnijmy, obowiązek zapłaty powstaje m.in. w momencie sprzedaży napoju do punktu sprzedaży detalicznej. Najprawdopodobniej z początkiem 2020 roku producentów napojów, jak również producentów wody, czekają kolejne dodatkowe opłaty związane tym razem z implementacją do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych. Obecnie Ministerstwo Środowiska i Klimatu prowadzi pracę nad nowelizacją prawa, które wdroży rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Zgodnie z nowym prawem, producenci m.in. produktów w opakowaniach mają finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym niż ma to miejsce obecnie. Należy zauważyć, że producenci w Europie reagują na wyzwania związane ze środowiskiem. Według danych z bazy GNDP firmy analitycznej Mintel w Europie na nowo wprowadzanych napojach gazowanych i wodach dominują komunikaty marketingowe dotyczące aspektów środowiskowych. W 2020 roku oznaczenie opakowanie jest przyjazne środowisku pojawiało się na blisko co drugiej wprowadzonej na rynek wodzie i na blisko 40% napojów gazowanych.